gratulacje gospodarzom. Stale na poziomie zadania i trochę wyżej. Dominowali w całym meczu. Nie tylko zostaje przeprosić naszych kibiców i przyszłych. Także musimy robić wnioski. To co dalej. Wszystko? Dziękuję za proszę. Proszę teraz o podsumowanie spotkania z numerem 7, Miriam Burlinę. What is the opinion about the match? My opinion is that I know that my team can play much better, but we let our opponents play their game, feel the rhythm of the game, but we lost our rhythm, so we're going to work to show next time the better game. That's all. Yeah. Proszę o komentarz spotkania trenera Artego, pan Tomasz Karol. Myślę, że zagraliśmy dzisiaj naprawdę dobre zawody. Staramy się wypracować taki model, żeby od pierwszej do 40 minuty grać twardą obronę. Myślę, że nam się w dużych fragmentach meczu to udawało. No, jedynym mankamentem to są zbiórki piłki na tablicę. Przegraliśmy w Widzewie, przegraliśmy tutaj. I to jest jedyny element, który musimy poprawić. Natomiast 6 strat w całym meczu, ponad 20 asyst i myślę, że gra, która mogła się podobać, także jak na początek sezonu, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten zespół grał ciekawy i atrakcyjny dla kibica basket. A jeszcze jedna uwaga, jeżeli mogę, bo tutaj trener miał do mnie pretensje za ostatni czas. Ale wytłumaczyliśmy, ale chciałbym, żeby bo rzeczywiście nie bierze się czasu przy wysokim prowadzeniu na 20 sekund przed końcem, ale to był czas na prośbę menedżera, bo chcieliśmy dać szansę tym młodym dzieciaczkom, żeby jeszcze raz wystąpiły, a one występują od 2 lat cyklicznie, więc to dla nich taki moment zaprezentowania się przed tym. Nie mogę. Tak, żeby sorry. Potem wytłumaczenie oczywiście. Nie, ale tak chciałem, żeby to oficjalnie, ale to nie była ściema. Dziękuję bardzo. Julie McDonald. First, it was great to play back in Artego with all the fans. This was our first home game this year, and we knew it was going to be a hard game. Torrance is a good team, good coach, and we just really focused on our defense. You know, it was a good game. You know, it's early, and we have a lot to work on. You know, playing in Euro Cup and Polish League is getting stronger every year, so you know, you always have to be ready for every game. And coach prepares us well for that. Thank you. Thank you. Thank you. Do Julii, jeśli może, czy powrót Torunia tak dobrze na panią wpłynął, że tak dobrze pani dzisiaj się zaprezentowała? Really? Jest mi polisz? Very little. Your comeback to Bydgoszcz is better? I had a great season last year in Torun. I got to play for coach, and I got to play with Rex again, and Kelly, and Slinky. And for me, it was a good year. Maybe we needed a little break between me and Bergoš, but this is my home. Coach? No, you know, this is my home, and I'm back, and I feel good here, and I played good for him, and, you know, it was, I thank Torun for giving me the opportunity last year to play for them. There is no rival between Torun and Bydgoszcz. I don't really, it's like, you know, small, but, you know, it was good games last year, and, you know, I had a good time, and I learned, you know, something different about myself as a basketball player playing for a coach. But I'm Artego player, so I'm back. Thanks for that. Yeah, no,